E, pomożesz? Nie wiem co się stało właściwie. Chciałem zrobić image dripidora. Ubrać sobie jakieś nekles, jakąś biżuterię, ale coś... Się... Czyś przegrywię. Dawno nie nagrywałem w domu. Nie mam niby wolnej chaty, wszyscy są nawet kuzynka, ale stwierdziłem, że chuj. Nie będę już więcej czekał, bo pogoda się tak popsuła. Niestety, ale już ta za rana jesień przyszła. Niczym buka do ominków zimę. Można sobie wziąć na przykład takiego pomarańczowego liścia, wysłać zdjęcie na telegrama. Wysyłasz zdjęcie tego liścia z dopiskiem WTB. Ktoś ci zaraz przywozi klona, potem nie pamiętasz nic przez następne 2-3 dni. Budzisz się na Gdewrowie, myśląc, że to Twój dom. Zastanawiasz się, dlaczego jest tyle rzeczy dookoła ciebie, które nie są Twoje, oraz dlaczego nie ma Twoich własnych rzeczy. Po takiej zabawie, niestety, ale zazwyczaj trzeba sobie układać elementy puzli przez najbliższe dni i słuchać jak dużo oddupcyłeś, no ale jesień niestety ma taki jeden minus. Że jest nagły kontrast, jeżeli chodzi o pogodę, jest zmiana czasu. Jest zmiana temperatury, jest totalna zmiana trybu życia, dużo wcześniej wracasz do domu, nie masz takich możliwości wykonywania treningów, nie możesz sobie cały czas wychodzić w podkoszulce, tylko trzeba się, wiesz, raz ubierać na cebulę. Jak ubierzesz się na cebulę, to zazwyczaj jest Ci ciepło, ale wyglądasz jak idiota, a jak próbujesz wyglądać stylowo, no to pisać Ci strasznie. No i to jest minus, nie mam już jak nagrywać poza domem, dlatego stwierdziłem, że nagrywamy tu. Zmieniła się temperatura i warunki, trzeba coś zmienić w sobie. Mam za duży łeb, brzuch też. Okej. Okay. nie wygląda to zbyt dobrze. Dwa krzyże, ciekawe czy się dodają, czy mnożą. Zobaczymy, czy w najbliższym czasie będę miał pecha, czy może farta. O, zrobię sobie coś takiego, żeby nawet moja biżuteria oddawała to, że mam dwie osobowości i pokazywała, że jestem pierwszy psychicznie na web. Dobra, my tu pitu Pitupitu mogłem sobie pogadać o tym, jakie podłucone historie ostatnio się u mnie stały, ale raczej w tym odcinku to pominę. Chciałem teraz wrócić do bardziej takiego merytorycznego kontentu, bo rzeczywiście ostatnio wylał się na mnie metaforyczny kubeł zimnej wody. Zacząłem odtrzymywać bardzo, ale to bardzo dużo konsekwencji, przez to jak bardzo szczery, autentyczny, otwarty, nierozważny i bezczelny się stałem przed kamerą. Gadając sobie różne rzeczy, które mam w głowie, tak, gadał z ziomkiem i do pewnego stopnia myślę, że to jest bardzo dobra technika rozwijania kanału. Ale w chwili, kiedy już zacząłem <grywania> pokazywać wszelkie swoje słabości, problemy, wyzywać ludzi z mojego otoczenia, śmieszkować sobie z każdego, wykorzystywać czarny humor, opowiadać o swoich podłucanych historiach, które niszczą moją markę osobistą, no niestety, ale trochę te sprawy się skumulowały. I dostałem plaster na mordę i to taki konkretny, nie jeden, nie dwa, no myślę, że ze trzy plastry dostałem, wyrzucili mnie z pracy za to, że na moim kanale dodał się filmik o tytule, czy te życiowy powinien być najważniejszy, no i nie byłem świadom, że moi przełożeni, moje menedżerki to wszystko oglądają, albo pracownicy z Olimpu i dają informacje menedżerkom o czym ja pierwsze. No i to by wyjaśniało, dlaczego byłem tak o wszystko podejrzewany, dlaczego tak dziwnie na mnie patrzyli, bo kiedy wchodzi się na mój kanał w ostatnim czasie, jak się delikatnie zeskróluje w dół i zobaczy, jaki był content, no to rzeczywiście rozumiem, dlaczego z perspektywy menedżera <grywania> mogą się mi przyglądać. Nie wiem, co się stało z moim kanałem, nie wiem, czy to poszło w dobrym kierunku, z takiego samorozwojowca, który raczej starał się Dawać wartościowe informacje, i przy okazji jakieś mniejsze delikatne historie związane z tematem odcinka, zacząłem uwzględniać, że było takie lepsze odniesienie, lepsze wytłumaczenie tego, że też już to przeszedłem. Na podstawie tego jaki wniosek wyciągnąłem, może się z tym utożsamić, bla bla bla. I nagle kanał przeszedł w kierunku opowiadania najbardziej odklejonych historii, jakie miałem w życiu, i uważam, że tak, do tego mam dużo większe predyspozycje, dużo łatwiej mi wychodzi opowiadanie. O moim podobconym życiu, o tych wszystkich historiach, o momentu, kiedy już się przełamałem i na kanale przyznałem się do tego, że zdarzyło mi się spożywać dragi w moim życiu, to na mój kanał nagle przyleciało bardzo, ale to bardzo dużo widzów, którzy w ogóle nie są zainteresowani samorozwojem, tylko są zasranymi degeneratami, ćpunami i lubią sobie słuchać o moich historiach, bo zauważyłem, że... To nie jest normalne, że ja jestem aż tak otwarty przed kamerą, że ja mówię o wszystkich, nawet najbardziej upokarzających rzeczach. No i widać takie odniesienie do mojej przyszłości, widać z czego to się wzięło, że zawsze w grupie byłem takim klaunem, można powiedzieć, byłem tą pacynką, która robiła z siebie idiotę, upokarzała się tylko i wyłącznie dlatego, żeby umilić innym atmosferę, żeby było śmiesznie i żeby coś się po prostu działo. No i mam już to po prostu we krwi. Chyba właśnie dzięki tamtym ziomeczkom, o których opowiadałem, to nie są twoi prawdziwi przyjaciele, czy jakoś tak. No nie da się ukryć, że nasza znajomość polegała na tym, że co każdą imprezę, co każde wyjście, była między nami taka rywalizacja: kto na danym posiedzeniu odpiera największy szajs, zrobi największe dywy i przebijaliśmy się z każdym kolejnym razem. I później ani ja, ani oni nie mogliśmy złapać wspólnego języka z innymi osobami z naszego otoczenia, dlatego że byliśmy jedynymi, tak popieramy. Ludźmi, którzy robili takie, nie wiem, jakby to nazwać, ekstremalne rzeczy, ekstremalne dymy, o których tutaj nawet aż głupio opowiadać o pewnych rzeczach. No i z naszej perspektywy każdy wydawał się takim normikiem, co nie? No i teraz nie ukrywam, ale na moim kanale, tak jakby popłynąłem w tę stronę, jak już zacząłem mówić o dragach, o tych wszystkich podóbconych historiach, które u mnie się działy. Z jakiegoś powodu zaczęło mi się to dużo bardziej podobać niż takie syntezowanie informacji samorozwojowych, których się nauczyłem. Bo rzeczywiście, jakby takie syntezowanie informacji może robić. Każdy, niezależnie od tego, jaki ma typ osobowości, niezależnie od tego, jaką ma historię, może być nudziarzem, stypiarzem, ale wystarczy, żeby nie nagrywał, edukował się, opowiadał o tym, czego się nauczył. I wykorzystał jakieś historie ze swojego życia. Najlepiej, jeżeli by właśnie na podstawie tej wiedzy, którą zdobył, robił coś, żeby ją sprawdzić w praktyce. I jeżeli rzeczywiście to się okaże prawdą, co było tam, nie wiem, napisane, co było powiedziane, jeżeli chodzi o te informacje, no to opowiedzieć to w filmie, co nie? I wtedy jest nie wiem, fajny materiał. Ale tak jak mówię, może to zrobić każdy, niezależnie od tego, jaką osobą jest. A ja narzekałem zawsze całe życie, że jestem zasranym beztalenciem i w każdej jednej rzeczy, na której mi mega bardzo zależy, nie mam żadnego talentu, moje geny są okropne. Na przykład o sport, wetka, zaburzenia odżywiania. Jak jeszcze byłem gamerem, to trehardowałem w grach i byłem dobry jedynie w takich, w których trzeba było właśnie grindować strasznie dużo. Czyli MMORPG, mój ulubiony gatunek gier. Tam nie musisz mieć talentu. Tam musisz być pierdolny na web i poświęcać wszystko w swoim życiu, żeby jak najwięcej grindować, żeby jak najwięcej farmić, żeby jak najwięcej mobów zabić, expić, dropić jakieś rzeczy i po prostu przeznaczyć jak najwięcej swojego czasu na tę grę. W nich byłem przekłotem, ale jak. Brałem się za gry wymagające zręczności, wymagające podejmowania jakichś bardzo szybkich decyzji, wiesz, jakieś, nie wiem, Beatyki, jakieś Elden Ringi, bla, bla, bla. No to byłem strasznie chłop i musiałem przeznaczać trzy razy więcej czasu niż inni na to, żeby się nauczyć jakiegoś wzorcu ruchu. I nie ukrywam, że to mnie tak strasznie bolało i miałem zawsze takie przekminy, że shit. No strasznie mi nie pasuje to, jaką osobą jestem, nie lubię siebie, ale z drugiej strony zawsze w jakichś klasach, w jakichś miejscach publicznych patrzę sobie dookoła, jak dużo osób urodziło się takich, no nie wiem, jakby to powiedzieć, paskudnych, nieobdarzonych w ogóle atrakcyjnością, jeżeli chodzi o wygląd, mieli, nie wiem, jakieś potężne zakola, jakieś krzywe zęby, etc., i automatycznie tak jakby ich wygląd przekładał się też na ich charakter. Mówi się w teorii, żeby nie oceniać książki po okładce, no ale w praktyce w moim życiu w dobrych 90% przypadków, gdy na kogoś patrzyłem, od razu go oceniałem w głowie, obstawiałem jaki jest, to rzeczywiście to się sprawdzało. Nie wiem, czy ja mam jakąś intuicję czy coś, ale no, jak ktoś właśnie tak wyglądał dziwnie, był taki, nie wiem, odpychający, odrażający z wyglądu, co nie jest jego winą, bo jakby on nie ma co z tym zrobić, jeżeli się urodził w takim ciele. Może zmienić swoją sylwetkę, może zmienić tkankę tłuszczową, ale no, nie zmieni swojej twarzy i to jest właśnie przykre, no nie? Jak z takimi osobami się rozmawia, no to nie wiem, dlaczego tak jest, ale praktycznie zawsze takie osoby są po prostu dziwne. No, nie da się z nimi gadać. Widzę, że to jest ktoś, kogo powinno unikać i takie osoby zazwyczaj są ekstrawertami, zagadują do ciebie, a my w naszej kulturze wschodu czy zachodu... Nigdy nie wiem, 8% z rozszerzonej geografii miałem. No żyjemy w tej części świata, gdzie wszyscy udajemy, wszyscy się zgadzamy na rzeczy, na które nasze prawdziwe wewnętrzne ja by się nie zgodziło. Raz w grzeczności zawsze, kiedy ktoś cię poprosi o pomoc, to mówisz, tak, jasne, pomogę ci, mimo że nie masz czasu, mimo że masz jakiś deadline. Ktoś cię zaprosi na jakąś imprezę, mimo że postanowiłeś nie pić, nie brać żadnych używek, skupić się na sobie, na swoim rozwoju osobistym. No ale przecież urodziny ma ten gościu. Przecież jesteś z nim bardzo blisko, więc się zgodzisz. I właśnie żyjemy w takiej kulturze, że nawet jeżeli kogoś nienawidzimy, jeżeli mamy w głowie jakieś przekonanie na temat osoby naszego otoczenia, że naprawdę nie chcemy się z nią zadawać, nie chcemy z nią mieć żadnego kontaktu, to jak ona się do nas odezwie, my automatycznie, nie mówię wszyscy, bo niektórzy są strasznymi chujami, znaczy chujami, no wszyscy tacy powinni być w pozorom, ale yy, no, zazwyczaj ludzie się uśmiechają, są tacy bardzo mili, a w tej drugiej półkuli przeciwnej od naszej, nie wiem w dalszym ciągu czy mowa o zachodzie czy wschodzie, no ale chuj już z tym, tam ludzie są tacy szczerzy, autentyczni i mówią co myślą do każdej osoby. Jeżeli ktoś nie chce czegoś robić, no to mówi to wprost i takie podejście u nas by było szokujące, jeżeli ktoś na przykład odmówiłby przyjścia na jakąś imprezę, może ktoś ma urodziny, albo jeżeli ktoś nie wiem zapytałby cię czy chcesz z nim wyjść sobie na jakieś jedzenie, a ty powiedziałeś nie, ta osoba automatycznie miała takie co? Czemu? Ale jesteś kutasem, jesteś introwertą? nie lubisz mnie, jesteś hamem i gburem, a ty mówisz wtedy, że nie, masz inne plany. Ta osoba ci wtedy zostaje w spokoju, ty możesz się skupić na tym, co da się rzeczywiście istotne i ważne na twoim priorytecie, a ta osoba, z którą rozmawiałeś, jeżeli jest osobą jakościową, bądź przynajmniej jakkolwiek myśli przyszłościowo, no to wbrew pozorom będzie mieć o to właśnie lepsze mniemanie niż wcześniej. Gdybyś na siłę poszedł na jakąś imprezę, na jakieś wyjście, na jakieś jedzenie do kina i wałuj się tam źle, nie byłbyś w ogóle obecny, tylko w twojej głowie byłyby myśli na zasadzie shit. Powinien robić coś innego, nienawidzę tych ludzi, proszę, niech to się już skończy. I po prostu twoja mowa ciała to będzie oddawać. I naprawdę, jeżeli tam ta osoba była jakościowa, to ona bardziej doceni to, że ty nie przyszedłeś, że odmówiłeś, zamiast się do tego zmuszać. A jeżeli ta osoba była takim prostym, szarym człowiekiem, z którym utrzymywanie kontaktu zapewne by ci nie służyło bo jest to osoba, która ani nie mierzy wysoko, ani nie wykorzystuje czasu danego w młodości, w którym rzeczywiście możemy zrobić najwięcej dzięki tej sile witalnej, ani nie dba o swoje zdrowie. No to taka osoba pomyśli sobie o tobie, ale ja... Śmieć, nienawidzę go, i zacznę jakieś plotki o to rozpowiadać. I my, w naszym ubie, szczególnie w młodym wieku, dużo większą uwagę zwracamy właśnie na tych śmieci, które nas nie powinny obchodzić, dlatego, że to jest jakieś wydarzenie negatywne. Jest to właśnie forma cierpienia. A fakt tego, że ta pierwsza, bardziej jakościowa osoba będzie Cię teraz szanować w pewnym stopniu, bardziej będzie Cię doceniać i będzie rzeczywiście. Zwracać uwagę na to, co ty robisz, będzie szanować Twój czas, będzie mieć o to lepsze mniemanie, jakby był po prostu człowiekiem wyższej kategorii. I to powinno być dla nas ważniejsze, ale nie jest, bo instynktownie ludzie dużo większą uwagę zwracają na unikanie cierpienia, aniżeli na dążenie do przyjemności. To są dwie rzeczy, do których dążą wszyscy ludzie: dążenie do przyjemności i unikanie cierpienia. I z tego właśnie powodu że ludzie większą uwagę zwracają na ten negatyw, że to właśnie wachlarz tych negatywnych uczuć, typu strach, typu wstyd, typu żal, rozpacz, depresja, złamane serce, są dla nas takim bodźcem do działania, które daje nam dużo więcej energii, siły, motywacji i takiej chęci do zmiany czegoś niż te uczucia związane z przyjemnością, czyli na przykład jakaś satysfakcja, czyli na przykład fakt tego, że nagle masz przynależność do jakiejś grupy, że jest ci komfortowo, że jesteś uniesiony, zmotywowany. Jasne, to daje ci siłę na krótką metę, ale to tamte uczucia negatywne dają ci ogromną moc, którą przy odpowiednim nastawieniu, przy odpowiednim podejściu, można wykorzystać do obrócenia swojego życia o 180 stopni. Możesz się podnieść z dna, i wykorzystać to cierpienie, które miałeś kiedyś, na przykład jakieś swoje traumy z przeszłości, niezaleczone to, że byłeś wychowany w jakiejś bardzo toksycznej rodzinie, w jakiejś patusiarskiej, w której było bardzo dużo przemocy, albo jakąś swoją przeszłość związaną z tym, że byłeś, nie wiem, gnębiony w szkole, miałeś wielkie kompleksy. Możesz to wszystko wykorzystać do zmiany. Twoje własne ego może wtedy dokonać niemożliwego, bo wtedy nagle masz taką potrzebę udowodnienia wszystkim, że się mylili, potrzebę pokazania, że nie jesteś tą słabą istotą, która dawała się gnębić. Bić, ośmieszać. Ja jestem tego bardzo dobrym przykładem, bo przy tamtych, no, można powiedzieć, toksycznych, znajomych imprezowych, no ja nie wiem dlaczego, ale dawałem po prostu się bić. Dawałem w siebie rzucać kamieniami. Często zostawałem przez łeb i leciała mi krew, a ja nic z tym nie robiłem, tylko się w dalszym ciągu śmiałem, robiliśmy sobie jakieś filmiki, zdjęcia, bo po prostu byłem taką pacjentką i dawało mi to jakieś takie spełnienie, że wcześniej byłem w strasznym takim. Nieśmiałym człowiekiem, który obracał się w bardzo, ale to bardzo małym gronie znajomych, i nie potrafiłem zawierać znajomości z innymi. Bałem się odezwać jako pierwszy, a jeżeli ktoś się do mnie odezwał, to zazwyczaj byłem mega taki cichy i raz na jakiś czas po prostu powiedziałem coś dziwnego, odklejonego i dla niektórych osób to było spoko i dlatego później się dziękowaliśmy, ale większość osób przez to traktowała mnie jak jakiegoś takiego odludka, no nie? I myślę, że po prostu zamknąłem się w sobie na jakiś czas, a gdy nagle wszedłem do grupy, w której było dużo używek, dużo imprez i... I ja nagle pod wpływem tych używek i okazało się, że ja pod wpływem używek odblokowuję swoje wszystkie zahamowania i pokazuję jaką jestem podłuconą osobą, pokazuję, że wszystko na mnie działa inaczej niż na innych i roję po prostu content. To sprawiło, że jakoś poczułem to, czego brakowało mi w swoim dzieciństwie, w czasach szkolnych no nie? i dlatego tak mocno chyba wpadłem w te używki, bo... Miały one dla mnie bardzo dużo takich plusów krótkotrwale. Wydawało mi się przez jakiś czas, że ten styl życia jest tym, co chcę robić do końca życia. Czekanie na weekend, żeby się napić, pojechać do jakiegoś klubu, poodupcać jakieś akcje, o których aż głupio mówić, wyszczać się na kościół mariacki, zrobić biforka przed wejściem do jakiegoś klubu, Nachlać się do tego stopnia, że ochroniarz cię nie wpuszcza, a w środku klubu byś nieuważny, a w środku klubu byś nieuważny na tyle, że wchodzisz do łazienki, gdy jest mało osób, ale ochroniarz jest bardzo czujny. Ochroniarz wchodzi i akurat jak wysypałeś bardzo dużo, no to on wysypuje kurwa, też Twoje nadzieje do kosza i wyrzuca cię stamtąd, grożąc, że weźmie psy. No i wracam do domu, nie? I takie życie z jakiegoś powodu wydawało mi się super. Mimo że tyle przez to traciłem, nie mogłem utrzymać swojej sylwetki, na której mi tak bardzo zależało, bo alkohol miał dużo kalorii. Nie mogłem utrzymać zdrowia psychicznego ani żadnej stałej pracy, przez to, że furałem sobie po Kindbale i przez to byłem niestabilny emocjonalnie, przez to byłem wypukany z pamięci. nie miałem w ogóle motywacji do działania, nie miałem w ogóle regularnych godzin snu, ale takie styl życia wkręcił mnie dlatego, że w bardzo łatwy sposób można przy takim trybie. Żyć. Życia utrwalić sobie bardzo głupie nawyki, które w ogóle ci nie służą. A dlaczego? Dlatego, że kiedy chcesz wykrować jakiś pozytywny nawyk, to musisz go skojarzyć z jak największą przyjemnością. Musisz jak najwięcej pozytywnych argumentów dodać w swojej świadomości. Możesz to wypisać na kartce, albo po prostu musisz. Umilić ten nawyk w jakiś sposób Dodać sobie jakiś rytuał Ja na przykład przy tworzeniu nawyku pisania w dzienniku Bo to było dla mnie bardzo trudne i niekomfortowe A teraz robię to codziennie, każdego dnia Kiedy się budzę w pierwszej kolejności No to umilając sobie go w taki sposób Że zawsze sobie te sesje dziennika prowadziłem Pijąc jakąś kawkę obok i wychodziłem również na słońce, na balkonie często tutaj na parapecie sobie siedzę niestety, ale przy nie i długo tam nie mogę siedzieć, no ale jest to oparte okienko patrzę się na słońce i patrzę się na notes wiem dużo, że słońce też mi wtedy poprawia humor robię kilka prozdrowotnych czynności naraz w pewnym sensie nie skupiam się też na tym, żeby jakoś bardzo tak tryhardować przy notesie żeby wykorzystywać maksymalnie produktywnie ten czas, żeby nie przestawać, tylko pisać, pisać pisać, pisać, pisać i żeby iść do przodu żeby nie zatrzymywać tego rozpędu nie, ja właśnie ostatnio robię troszeczkę inny technikę, bo zauważyłem, że zaczynanie dnia od jakiejś bardzo stresującej zabieganej sprawy, typu, że nie wiem, wstałem za późno, przez to nie zdążyłem czegoś zrobić i muszę w pośpiechu się pakować, muszę w pośpiechu się myć, muszę jeść, czy coś takiego. Przykładowo, jak do Natalii jadę, to mam jakąś klątwę, że chyba za każdym jednym razem, jak się wybieram na ten pociąg do Łodzi, no to z jakiegoś powodu źle oszacowuję czas, który mi został, i że w planowaniu mojego wyjścia, w rozysponowaniu czasu, który mi został, nie uwzględniam tego, że jestem szlamazarom no, szczególnie na samym początku dnia, jak jeszcze jest taki brain fog po obudzeniu się, no nie, przez pierwszą godzinę jeszcze nie jesteś sobą, to wcale często oczywiście zapominam, często mi się wydaje, że zrobię coś o wiele szybciej, a nagle ten czas tak mija, patrzę się, oh shit, oh shit, i muszę się pakować, muszę biec szybko i zawsze do skawiny właśnie muszę zadobyć na nogach, i później cały dzień jest gorszy. Zauważyłem, że za każdym razem, kiedy na samym początku dnia, chociaż przez chwilę mam jakąś taką bardzo stresującą sytuację, to się przekłada na cały mój późniejszy dzień. Mam gorszy humor, nie mogę się skupić na niczym, jestem taki rozdrażniony. A kiedy zaczynam sobie właśnie dzień od pisania dziennika, to nie dość, że opróżniam te swoje myśli, to jeszcze ja w ogóle tak jak wspomniałem, nie staram się, żeby jak najwięcej tam zapisać. No dobra, jeżeli chodzi o to, jak dużo tam piszę, to strasznie dużo, po kilka stron na jednej sesji, znaczy nie wiem, czy to dużo, czy nie, nie chcę akurat przed tym wychodzić na jakiegoś typa, który się flexuje, jak dużo piszę w dzienniku, bo nie mam porównania, nie pytałem nigdy, jak dużo inni piszą, na pewno nie aż tyle, co pisarzy, no nie, no ale to jest taka rzecz do odhaczenia w moim habit trackerze i nie wiem, zazwyczaj 3 do 5 stron sobie piszę jakieś 7 w zależności od tego jaki problem, ale robię to właśnie w taki sposób, że idę na ten parapet, patrzę się na słoneczko, piszę jakieś jedno zdanie i przerywam. Nie wykorzystuję maksymalnie swojego czasu na to, żeby napisać jak najwięcej, tylko nagle się skupiam na przyrodzie. Patrzę się na słońce, patrzę się na ptaki, które przelatują. I nagle jakaś taka inspiracja mi napłynęła do głowy. Wspominam sobie o czymś. Mówię, ach, no tak. Dzisiaj z samego rana napisałem o pewnym problemie związkowym, który mam. Takie dylematy mam w głowie. No to już nieważne, bo to nie będę mówił przed kamerą. Ale zastanawiałem się, co chcę jeszcze napisać, jakie wnioski z tego wyciągnąć. Taka przerwa. Patrzę się na przyrodę, na słupy wysokiego napięcia. Ona też wysokie, jak skór. Na nich podpięte linki, a na nich wiele ptaków. I nagle jeden z ptaków postanowił pokazać, że jest fanem Magika oraz Hady. Skoczył stamtąd, szybuje, szybuje i nagle... Zrobił Przeleciał obok mojej głowy. I z jakiegoś powodu automatycznie w mojej głowie taka myśl, że o, to jakiś znak. Co to może oznaczać? Aha, no tak. W sumie teraz rozumiem. Jeżeli jakaś tam pewna sprawa była moją winą, którą odkładałam na później i jeżeli nie przepracuję tego problemu, to Natalia odleci jak ten ptak. I muszę coś zrobić, muszę zmienić swoje postępowanie. I nagle zacząłem pisać o innym problemie. I to jest jakieś takie fajne, bo w ogóle to mnie nie stresuje, tylko właśnie wykorzystuję to, że aktualnie nie mam pracy, nie mam takiej presji czasu, że muszę jak najwięcej zrobić w wolnym czasie. Tylko wiem, że tego czasu chwilę mam o wiele więcej. No oczywiście będę za niedługo szukał pracy. Ale chcę chyba teraz z miesiąc czy dwa miesiące się bardziej skupić na YouTube i potem dopiero sobie tę pracę znaleźć. No ale zobaczymy, jak szybko wydam pieniądze i zobaczymy, czy w ogóle mi zapłacą, bo tamtemu adm o którym opowiadałem, zapłacili połowę tego, co miał dostać. A potem w grafiku połowę godzin, które miał zaplanowany, bo po prostu ucieli. A on się utrzymuje sam, mieszka sobie z dziewczyną i nie miały możliwości przez to zapłacić na mieszkanie. I go w ten sposób czipikało, więc przestał przychodzić, no i go niby zwolnili. A potem menedżerzy między pracownikami rozpowiadali jakieś farmazony, które podobno były totalnie niezgodne z prawdą i każdy w to uwierzył i każdy myślał, że on jest chujem, a to nie on był chujem. No i skoro odkryli mój kanał, skoro podziało się to, co się podziało, <noise> no to myślę, że nie dość, że mogą mi nie zapłacić nawet połowy... To jeszcze nie uwzględniam tego statusu studenta. Jeżeli statusu studenta nie uwzględnią, to z, nie wiem, 1500 zł tracę. Jeżeli nie zapłacą mi całej wypłaty, to nawet mi się nie chce liczyć, bo miałem w kurwie godzin przepracowanych. Przypominam, że po 12 godzin pracowałem. I przez to, że to jest umowa zlecenie, to oni mogą sobie robić, co oni chcą. Nie mają chyba jakiegoś napisanego kodeksu, że muszą wypłacić wszystko, tylko jeżeli coś im się nie spodobało, no to mogą zapłacić mnie i ty chyba nie możesz nic z tym zrobić. No i co? Jestem w takim wieku i na takim etapie rozwoju. Że normalnie bym się wykłócał, walczył o swoje, mimo że to jest sprzeczne z moją osobowością. Ja totalnie nie lubię takich, takich szarpanek z przełożonymi i zawsze byłem po prostu beta-mailem, który akceptował najgorsze warunki i nie mierzył w ogóle wysoko, ale teraz on tak nie robił, tylko bym próbował jakimiś argumentami przekonać, że to jest totalnie głupie z jej strony, bo przecież te rzeczy, te sytuacje, które zobaczyła na kanale, mogą wcale nie być prawdą. Ja przecież przed kamerą, przynajmniej w tamtym odcinku, bo w późniejszym to już ja pierdę. Nie pokazałem żadnych scenek, żebym rzeczywiście nie szanował klienta czy coś takiego, żebym miał słabe podejście do pracy. Jedynie opowiadałem o tych sytuacjach, opowiadałem co się działo, co jest w mojej głowie. Opisywałem czasem, jakie są moje obowiązki w pracy, jakie mam problemy, co mi wyszło, co mi nie wyszło. Ale przecież ona nie może wiedzieć, co z tego jest prawdą, a co z tego jest moją kreacją, którą stworzyłem. I pokazuje przed kamerą, no nie? Tak samo jak panowie niebiescy kiedyś się przyczepili do tego, co ja mówię na kanale, jak się przyznaję do różnych swoich odniesień dragowych, nazwijmy to. No to przecież oni nie wiedzą, że to jest prawda, czy ja sobie tylko opowiadam. Jasne, mają wtedy argument, żeby rzeczywiście mi się przypatrywać, ale nie mają żadnego dowodu. I tak samo w przypadku tej pracy. No rozumiem dlaczego co zrobiła, ale nie ma żadnego kłótna dowodu, bo ja za kamerami naprawdę się starałem w tej pracy. Uważam, że. Mega fajnie obsługiwałem klientów, i jakby wiesz, dostałem przy zwolnieniu informacji na Messengerze o treści. Kuba w związku z twoim najnowszym filmem, ze względu na brak szacunku do klienta oraz pracy, czy jakoś tak, w dniu dzisiejszym rozwiązujemy umowę. I ja po prostu zaczytam i mówię ja ale co tam w tym odcinku było? I nagle sobie przypominam, że już sam wstęp to było. No, no, brakuje mi tylko pod nosem kokainy, coś tam mówiłem o tym, żeby widz mi przyniósł właśnie jakąś paczkę z tematem. Mówiłem o tym, co powiedziałem do dziecka z Downem, mówiłem, że do klienta robiłem jakieś jok'i y o obozie koncentracyjnym i mówię, o kurwa, a potem sobie przypominam, że cały czas gadałem o tych głodach narkotykowych i mówię, oh shit, oh shit. O tym co nie wkur w tej pracy, jakie są problemy, a co są klienci irytujący i mówię, o oh shit, o oh nie, o oh nie a przecież po tym filmie bo ty już zapewne to widziałeś, pojawił się materiał, się podziało, ta dwuodcinkowa potężna historia, którą hypowałem od jakiegoś czasu i normalnie ona by się wstawiała dużo wcześniej jak ktoś się zastanawiał, teraz spróbuję Foreshadowing zrobić, opowiadając to w czasie, kiedy jeszcze ten film się nie stawił, ale wiele osób zapewne się zastanawia, dlaczego nagle zrobiłem taką przerwę tygodniową. No właśnie dlatego, że wolałem poczekać z tym filmem do dziesiątego, <grym> jak będzie wypłata, bo to, co się dzieje później na kanale, to jest katastrofa, kurwa Ja się zagalopowałem. Menedżerzy, jak to oglądacie, po ch** to robicie, od tego zaczniecie. Już tam przecież nie pracuję, co was to interesuje? Ale po tym filmie... Bo z każdym jednym materiałem gorzej. W sensie. Nie jestem w stanie teraz żyć z tym faktem, że moi przełożeni oraz współpracownicy to wszystko usłyszą, jeżeli się dostali do mojego kanału. Wszyscy ja tam opowiedziałem o wszystkim, co robiłem, o swoim relap'sie, o tym w pracy, o tych podejrzeniach, o haludach, potem w następnych odcinkach mówiłem różne niefajne, brzydkie rzeczy o koleżankach z pracy, o ich sylwetkach, o ich podejściu do żywienia. A oczywiście, w chwili, kiedy na kamerze opowiadałem o dobrych rzeczach z tymi bołami, o ich plusach, o tym, jak ich słowa w pewnym sensie bardzo pozytywnie wpłynęły na moje życie, jak im pomagało i tak dalej, to akurat ten moment, kurwa, przez moje słuchawki był totalnie niesłyszalny. Pojechałem sobie w tym pociągu, gadałem do słuchawek i z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ja mam coś źle ustawione w tych słuchawkach, czy co, ale no, okropnie. SŁYCHAĆ WSZYSTKIE DŹWIĘKI Z OTOCZENIA I tam było totalnie słychać szum A mnie w ogóle Nie wiem dlaczego jest dużo lepsze audio nagrywając telefonem Oddalonym od siebie Niż na słuchawkach wartych 500 zł Które mam przy mordzie No nie powinien wtedy mikrofon Elegancko łapać mojego głosu A on kurwa łapie elementy z otoczenia Nie wiem dlaczego, wiem że kiedyś tam włączam Jakoś izolację dźwięku czy coś takiego Bo moja ex Weronika Twierdziła, że powinno się to włączyć Żeby wtedy być lepiej słyszalnym. Włączyłem to i podobno trochę lepiej było. Ale teraz nie wiem, czy to właśnie przez to nie ma takiego efektu. Chuj wie, jak ktoś się zna, to niech mi powie. Nawet no jak moi przełożenie i współpracownicy zobaczyli wszystko, co ja tam mówiłem. Ja mam ochotę zainspirować się tym wsiorkiem, który stworzyła mi Natalia z moich dwóch neklesów. Powieszony krzyż. No i ja też, kurwa, będę. Sznur na szyję już nie żyje. Ech. Ciekawe, jaką stanę wypłatę. O ustawiłem premierę tamtego odcinka się podziało na... 10. O godzinie 16. Mam wielką nadzieję, że do 16 dostanę pieniążki i wtedy to wstawię. blokuje każdego, kto był w tamtej pracy i już nie miecie ze mną wspólnego nic. Proszę, proszę. I właśnie o tym mówię, że się zagalopowałem trochę, bo jakoś popłynąłem chyba za daleko, wykorzystując moją poduconą osobowość i to, że nie mam żadnych zahamowań do bycia w pełni autentycznym i szczerym, nazwijmy to, przed kamerą i że do każdej nowo poznanej osoby opowiadam. Wszystkie <głos》>, najbardziej upokarzające mnie historie, jakby nigdy nic. No i z każdym kolejnym filmikiem mówiłem coraz gorsze rzeczy, czułem się tam coraz pewniej, jak taki pierścione, rozpieszczony dzieciak. Najbardziej kłuje mnie w serce to, że na dobrych trzech filmach, które potem powstają, ja przecież mówiłem, że mam założenie ożywienia, i często na koniec zmiany sobie brałem karkówkę do kieszeni, zbijałem w Snowbola w papier <głos》> i wynosiłem. Albo że podkradałem, tam brałem dużo więcej niż mogę. Nie, nie. Nie dam rady, nie dam rady Dlaczego ja to zrobiłem? Po co ja to w ogóle mówiłem? Czemu się zastanowiłem dwa razy przed tym? Przecież nawet pewnie część widzów stwierdzi, że jestem zjebem, bo kradnę. Ale to nie ja, to moje zaburzenie odżywiania. Normalnie moralność mnie powstrzymuje od takich rzeczy, nie zrobiłbym tego, ale mam do tego stopnia zaburzenia odżywiania, że nie byłem w stanie pohamować mojego ogromnego, wilczego apetytu, gdy czułem te zapaszki. A jak chciałem kupować żadnych snaków w sklepie, chciałem się skupić na tym karniwo, bo nie byłem w stanie przestać żyć. Prawda, to mnie nie usprawiedliwia, bo mogłem po prostu kupić. Choć nie, usprawiedliwia, bo nie miałem pieniędzy. Ale najgorsza ta tak jest to, że ja przecież w następnym odcinku chyba który się potem pojawia. Znaczy nie następnym, tylko następnym w kolei po tym filmie, gdzie opowiadam o relapsie. On się chyba nazywał drobna zmiana w mindsetie, która zmienia wszystko, że coś takiego. No ta z miniaturką demona takiego. Się Przyłożyłem przełożyłem do tej miniaturki. To jeżeli mnie pamięć nie byli, właśnie w tym filmie jestem na przerwie, mówię sobie, że a w dupie ich mam, nie wracam na przerwę teraz, bo nie pozwalają mi wcześniej wyjść, niech się tak gruba stoi przy kasie, bo one się mogą zmieniać, a ja nie mogę, bo jestem sam na zmianie. I tak mnie stąd nie zwolnią, bo zwolnili innego pracownika i Teraz desperacko szukają. I kurwa, ten film się wstawia akurat w chwili, kiedy mnie zwolnili, i oni to obejrzą. Aaaa! Moje ego, moje ego jest tak ugodzone. Oni będą mieli taką satysfakcję, oglądając to. I to był dla mnie taki kuboł zimnej wody. Tak samo to, że w następnych tam odcinkach opowiedziałem za dużo rzeczy o Natalii, o których nie powinienem, w sensie zbyt prywatnych, bo muszę zacząć się hamować, jeżeli o to chodzi. Jeżeli ja chcę prowadzić kontent w tym stylu. To mogę być całkowicie otwarty, szczery, ale jeżeli chodzi o moje rzeczy, a jeżeli chodzi o jakieś wrażliwe, prywatne, drażliwe tematy osób trzecich z mojego otoczenia, moich bliskich czy niebliskich, niezależnie od tego kogo, no nie mogę tak mówić wprost. Nie mogę się zachowywać tak, jak mówił o swoich historiach, tylko powinienem zapytać na początku, czy komuś to nie przeszkadza. No i się okazało, że Natalii przeszkadza. Na przykład to że powiedziałem o... A chuj, właśnie tak nie mogę mówić. Nieważne co powiedziałem, ale no pewna rzecz była zbyt mocna i ja pomyślałem sobie, że nie będzie z tym miała problemu, a miała. No i po prostu ostatnio życie mi pokazuje, że chyba się zagalopowałem z tym kontentem. Mam wrażenie teraz, że każdy na wsi na mnie patrzy jak na takiego odklejusa przećpanego, że wiesz, udostępniłem swój kanał na Instagramie przykładowo, na relacjach, i zapewne wszyscy ludzie z moich wcześniejszych szkół to zobaczyli, że nagrywam na YouTubie i że akurat stawiam film Powrót z psychiatryka, Lekcje z Odwyku, jakieś coś takiego, i co sobie ludzie wtedy myślą? Ja automatycznie wyrabiają sobie o mnie zdanie w stylu: O Andrzejewski to zwykły czpun, o Andrzejewski jest taki odklejony, coś tam, coś tam, i wiesz. Myślą o mnie w kategoriach takiego człowieka, który. Jest na dnie i nie wiedzą o tym, jak dużo starań, jak dużo swojego czasu wykorzystuję, aby rozwijać swoją osobowość, aby rozwijać moje ciało, mój umysł, mój biznes, umiejętności przemawiania, etc., etc., aby po prostu prowadzić moje życie. Oni o tym nie wiedzą. Oni wiedzą, że ja się wam i gadam o tym na kanale. Więc chcę chyba wrócić teraz do bardziej takich merytorycznych materiałów, bo tak jak wspominałem kilka odcinków wcześniej mam mega, ale to mega dużo scenariuszów zapisanych, bo teraz często filmy, które tworzę są na podstawie tego, co sobie pisałem w żurnalu. Mam dwa dzienniki, jeden to Shadow Work i tego nie wykorzystuję do filmików, tylko to są takie moje codzienne przemyślenia, codzienne problemy oraz mam dziennik taki o, który mi się właśnie rozwalił zaraz totalnie sklejałem go kilka razy, ale no niestety nie wytrzymał, nie wytrzymał. I w nim syntezuję swoją zdobytą wiedzę. To jest mega fajna technika, która pozwala Ci zrozumieć więcej tego, co się nauczyłeś. Na przykład, jeżeli sobie przeczytałeś jakiś rozdział w książce, jeżeli czujesz się po niej automatycznie mądrzejszy, dużo Ci on uświadomił, otworzył Ci oczy na pewne sprawy, to wydaje Ci się, że nagle wszystko rozumiesz, jak przeczytasz całą książkę przykładowo, to nagle się czujesz takim kogzem, mówisz, o ku nie wiedziałem o tym teraz stanie, inaczej się będę zachowywał. Próbujesz innym tłumaczyć, co i jak, a nagle sobie uświadamiasz, że po czasie zdecydowana większość tej wiedzy po prostu odpłynęła. Nie pamiętasz nic. Jakieś tam śladowe ilości informacji będą w pewnych sytuacjach życiowości przychodzić do głowy, będą ci się przypominać, ale no zdecydowanie zapomniałeś większości, zapomniałeś sedna tej książki. Jeżeli ją podobnie, sobie przypomnisz, ale znowu za jakiś czas, za nie wiem, dwa tygodnie większość tej wiedzy się ulotni. A jeżeli nauczyłeś się czegoś, jeżeli przeczytałeś jakiś rozdział, który otworzy ci oczy i ty, no niekoniecznie, od razu po tym, ale po prostu w najbliższym czasie weźmiesz sobie notes i przysiądziesz do takiej sesji, w której. Napiszesz o tym, czego się nauczyłeś, w którym wykorzystasz to jako taką formę tłumaczenia wyimaginowanemu znajomemu tej wiedzy, którą właśnie zdobyłeś. I na moim przykładzie powiem ci, że bardzo często będziesz wtedy wchodził w flow, nie będziesz się chciał zacząć. Najwięcej energii właśnie musisz użyć do zmuszenia się, żebyś zaczął, a jak już zaczniesz, nagle masz ten rozpęd, masz takie pozytywne momentum. I ciągle wpadają nowe pomysły do głowy, ciągle nowe przemyślenia. Myślisz sobie, że napisałeś już wszystko, co pamiętasz, i nagle tak siedzisz, siedziisz. A no tak, jeszcze jedno. I piszesz, przecież, no, i znowu ci się coś przypomina, i nagle masz. O kurwa, ja pamiętam dużo więcej, potrafię to teraz komuś wytłumaczyć, no? nie? I totalnie nie robiłem tego z takim nastawieniem, że wykorzystam to do odcinków, ale potem zauważyłem. Ty, co ja? To są wszystkie moje przemyślenia, moja wiedza, którą zdobyłem, którą tak czy tak będę opowiadał na filmach. Tylko że normalnie, gdybym to mówił z głowy, to bym pamiętał o wiele, 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 wiele mniej informacji, niż mam zapisane w dzienniku, na którym przysiadłem i czekałem, aż jakieś różne wspomnienia mi się aktywują odnośnie tej wiedzy, którą zdobyłem, no nie? Więc teraz po prostu film będzie lepszy. No, ten to nie wiem. Bo czy ja właśnie powiedziałem, że pitu pitu kończę z takim gadaniem i bierzemy się do merytorycznej wiedzy na podstawie scenariusza, a właśnie mam godzinę trzy i. Jeszcze nie zacząłem używać scenariusza? No hit, teraz nie wiem czy tylko odcinek kończyć i w następnym zabrać się za ten scenariusz? No chyba tak zrobimy, tylko jak je ja nazwę ten film? Bo on był w zasadzie o wszystkim i o niczym. Co, update życiowy? Pogadanka? No już była pogadanka. Była nawet biegadanka. Yyyyyy... Myślę, myślę i nie wymyślę. Wiesz co? Zostałem zapoznać się z ofertami mojego kursu, kupuj kursik, daj mi donaty daj mi pieniądze, zapoznaj się ze wszystkim, wbijaj na instagramka, wbijaj na exa, wbijaj na trecy, się po co tam robię czyś